Coraz więcej, coraz więcej. A przecież są tylko tutaj przedstawione duże miasta, a są przecież jeszcze miasteczka, mniejsze miejscowości. A poza tym władze państwowe Polski cały czas wprowadzają przepisy, które tylko zachęcają Ukraińców do osiedlania się w Polsce. I to wszystko jest bez pytania się Polaków o zdanie. No i druga sprawa, to jest jeszcze na ich koszt. A mówiąc jeszcze o kosztach, trzeba wspomnieć o olbrzymich kosztach pomocy dla Ukrainy. A wszystko to jest podyktowane tym, że te koszty to jest nic w stosunku do tego, gdybyśmy mieli tutaj wojska rosyjskie na swoim terytorium i Polska byłaby zdobywana przez Rosję. Taka teza wcale nie jest uzasadniona, bo po pierwsze jesteśmy w NATO. Czyli wobec tego, jeżeli jesteśmy w NATO, to jesteśmy chronieni. No chyba, że te NATO to jest... No to chroni nas NATO czy nie? Czy członkostwo w NATO nas chroni? Bo przecież wszyscy mówią, że NATO nas chroni. I status, i umowy międzynarodowe, i tak dalej. A poza tym i tak mamy granicę z Rosją. Przecież na północnym wschodzie mamy granicę z Rosją. Poza tym Białoruś jest państwem stowarzyszonym z Rosją i też mamy z Rosją de facto granicę. Tak, na granicy białoruskiej toczą się różne niebezpieczne sprawy z tymi uchodźcami, czy pseudouchodźcami, no ale też trzeba powiedzieć, że polskie władze w stosunku do władz białoruskich zachowują się niespecjalnie. No i określanie przywódców białoruskich, że to powinni się znaleźć w grobie, tak samo jak o Putinie mówienie, że on powinien zostać wciśnięty w ziemię i znaleźć się od razu w jakichś lochach więziennych, to nie jest język dyplomatyczny i to nie jest język, który pozwoli nam utrzymać jakieś w miarę normalne stosunki z Rosją, a przecież ta wojna się kiedyś zakończy. I może się zdarzyć tak, że to my, jako harcownicy tego wszystkiego, będziemy wystawieni na ewentualne reperkusje ze strony rosyjskiej, natomiast ci inni wielcy gracze wyjdą na tym sucho i będą mieli jakieś korzystne umowy handlowe z Rosją, czy jakieś polityczne układy. Nigdy nic nie wiadomo. Także powinniśmy wykazać trochę naturalnego, zdrowego egoizmu narodowego.